ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth. But we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity. Until consciousness failed me. You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kozioma i zapraszam do pierwszego odcinka z gry Darkest Dungeon, jednego z najbardziej wymagających RPGów na rynku, wydanego w 2016 roku przez Red Hook Games. W grze będziemy kierować czwórką bohaterów, którzy miejmy nadzieję doprowadzą nas do zwycięstwa. Zapraszam. You will arrive along the old road. It winds with a troubling, serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient, pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. A zatem witam już w grze. Jeszcze z dodatkowych informacji, gram na średnim poziomie trudności, bo nie jestem za dobry w takie gry. No ale jak widzicie, zepsuła nam się karoca, a my musimy dotrzeć do osady samemu. Do dyspozycji mamy krzyżowca i chyba oprycha. No. Także może ruszajmy na przygodę, chociaż w tych stronach to raczej nie będzie żadnych przygód. Dobra. Możemy się poruszać AD po mapie. Tutaj widzicie, mamy samą mapę. A tu jest jakiś opór. Parszywy rzezimieszek. No dobra. Czyli tak. Walka w samej grze, jak widzicie, oparta jest na umiejętnościach, czyli co turę nasza postać ma do dyspozycji jedne z paru umiejętności i możemy je wykorzystać jak chcemy. Pomyślmy. Nie no,
To jest raczej pierwsza walka, więc nie powinna sprawiać problemów. Zaatakuję podstawowym atakiem. Zobaczymy, co on tu zrobi. A, on nie ma tury, także dobijmy go. I ruszajmy dalej. Dostaliśmy trochę kasy, a także prowiant. Prowiant, czyli pewnie będziemy mogli to po prostu zjeść. Oho. Nasz bohater dostał stres. Stres w tej grze to jest takie drugie życie, czyli jak się zapełni, wówczas otrzymujemy minusy, a może nam nawet bohater umrzeć. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Znaleźliśmy jeszcze trochę kasy. Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. Sam narrator nam mówi, że możemy tutaj jeszcze znaleźć parę fajnych skarbów, a my ruszajmy dalej. An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Z tego co widzę, przez zaskoczenie zmienili nam zupełnie układ bohaterów, a w tej grze, jak widzicie, umiejętności zależą od miejsca, dlatego ja sobie cofnę naszego oprycha i w ten sposób możemy już walczyć bez problemu. Na razie ogłuszę tego przeciwnika, żeby nie mógł nam zadawać obrażeń. I zobaczymy, co się zaraz wydarzy. Widzicie, nic nie zrobił, ale mamy tutaj jakiegoś fizyliera. Musimy go jak najszybciej załatwić, bo nas zabije. Dlatego myślę, że mógłbym jakiś... O, wystrzał. Spróbuję go zastrzelić. No, niestety nie padł na strzał, ale kolejny powinno nam się udać. Ten dostał. To my może jeszcze raz gościa ogłuszmy? Czy może... A! Ogłuszy typa. Cholera, nie udało się. Teraz ten strzelec będzie nas atakował. Dobra, nie trafił. Czyli możemy mu teraz odpowiedzieć. Ja bym typa już dobił. Chociaż... To chyba też go powinno zabić, nie? Dobra. Chłop zdechł. Jak chłop zdechł, to możemy się skupić tylko na tym, ile on ma. Tutaj widzicie... Są opisane jego statystyki, ale mnie interesują punkty życia. 26 na 35. A to zadałoby od 6 do 12. Wydaje mi się, że na razie go ogłuszę, żeby nie mógł mi dalej obrażeń zadawać. Cholera, jest odporny. 3 obrażenia to nie jest tak dużo, ale dał mi stres niestety. Krwawie co gorsza. Dobra. W takim razie może dajmy mu krwawienie. O. Dwa obrażenia na rundę przez 3 rundy, dobra. No, nie chcę być ogłuszany, no to może spróbujmy. Krytyk wszedł. Spróbujmy go zabić. Jak widzicie, udało nam się. I dostaliśmy trochę. Fantów. Możemy zakończyć przygodę, ale ja tu widzicie, widzę jeszcze jakąś skrzynkę. Coś jest tu nie tak. Otwierać? Wiecie co? Zaraz i tak kończę misję. A bohaterowie co misję odradzają swoje zdrowie, więc może spróbujmy. Cholera. No, ale widzicie, nic się nie stało, bo właśnie skończył misję. W podsumowaniu podlicza nam, ile mamy nagród i też jakieś dodatki. To jest... A, chyba wiem, o co z tym chodzi. No i na koniec każdej misji nasi bohaterowie dostają poziom, z którym mogą dostać bonusy albo minus. Na szczęście, dostaliśmy, zobaczcie, aż 2 plusy. Nieźle jest. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Widzę tutaj, że mam tutaj podsumowanie zadań, ale co ciekawe, udało nam się dotrzeć do osady. Nasi bohaterowie jakoś mocno nie oberwali, a zatem co my mamy tutaj w osadzie? No to po pierwsze, dyliżans. Z tego co widzę, w dyliżansie możemy werbować bohaterów, a ja zatem zwerbuję sobie tych, bo jak mówiłem, możemy mieć maksymalnie 4, oprócz tego co my tu mamy. Z tego co widzę, możemy tutaj kupować jakieś rzeczy. To jest fajne.
Plus 7 to krytyka. A, to nie jest słabe, bo minus 1 do szybkości. Dalej mamy cmentarz. Chyba nie muszę tłumaczyć, dlaczego słyszy cmentarz. Wspomnienie antenata. Antenant, czyli nasz przodek, tak? Tutaj możemy obejrzeć sobie przerwniki filmowe. No, ale skoro jesteśmy już w osadzie i trochę się z nią zapoznaliśmy, jak sama gra mówi, czas wyruszyć na naszą pierwszą poważną wyprawę. Gra nam mówi, że możemy tutaj tworzyć, jak widzicie, o układ drużyny. I teraz wykonamy jakąś misję. Musimy zbadać 90% sal, a zatem ruszajmy. Gra nam mówi, żebyśmy kupili sobie trochę prowiantu i pochodni. No dobra. Jak gra mówi, to czym mam się jej nie słuchać? A oprócz tego dostaliśmy serum i wodę święconą. Może się przyda, nie wiem. Nie wiem, ile tego prowiantu kupić. Może tak z 12. Powinno wystarczyć. Oprócz tego no, z 10 pochodni. Ładnie. I wydaje mi się, że możemy lecieć, co? Pierwsza misja nie powinna być jakaś trudna. A zatem jesteśmy już w grze. No to wybierzmy, gdzie chcemy się udać. Mamy tylko jedno miejsce, a zatem drużyno, ruszamy! Wybrałem Operhe, bo kiedy spojrzymy sobie na jego statystyki, to na pułapkę ma 50%, czyli 90% szans na rozbrojenie. Całkiem nieźle. Dlatego będę na razie z nim łaził, bo może unikniemy pułapek. Oho, pierwsza walka. Jakiś szkielet. Szkielet. Mówicie tak? Patrzę, co ma tutaj ta badaczka zarazy. Z tego, co widzę. To ulepszymy sobie naszego strzelca. O, jak mówiłem, teraz pewnie dokładnie zaatakuje. Sprawdźmy, czy nam ich zwankituje. No, niestety nie udało mi się, ale zobaczcie, osłabiliśmy ich. I teraz nasza medyczka. Co medyczka zrobi? No, może tylko uleczyć i dać komuś minus 20 do uniku. Niezłe. To walimy na tego. Tego... Nie. Jak to nie minus... Nie rozumiem. No, w każdym razie, co my teraz mamy? Naszym krzyżowcom spróbujemy zaatakować ich paru naraz. Sprawdźmy, czy się uda. Cholera. Nie udało się. Teraz znowu on. No, niestety. Nie obroniliśmy się. Ale... Strzał rozpryskowy. O! Może się nada. Gincie. Cholera, nie trafił znowu. Musicie kiedyś trafić, tylko na trafiach z tego, co widzę. Dobra, uleczmy sobie na razie naszego krzyżowca. No, ona głównie się do tego nadaje, z tego, co widzę. Nie ma nic z takiego OP. Atakujmy tego. O, ogłuszył go. Super. Ale już mu ogłuszenie zeszło. Spróbujmy... dobić ich. Może tego? O, ale weszło. Ajajaj. Jaką to ma celność? O, to ma większą celność. Sprawdźmy, czy zadziała. Zadziała. Otwierać czy nie otwierać, jak myślicie? Otwórzmy. Co szkodzi? Łopata, popiersie, onyx, herb. A, weźmy. Wydaje mi się, czy znaleźliśmy. Tak, znaleźliśmy łopatę. Jak widzicie, dzięki łopacie możemy usunąć przejście. Wydaje mi się, że gra fabularnie nam to dał, bo żeby nam pokazać te maniki i bitwa, dobra. Na bitwę może jakoś byśmy się przygotowali, nie tak sobie iść. Użyjmy pochodni. Ona, widzicie, zwiększa nam bonusy. I może coś jeszcze mogę zrobić, nic nie mogę. Dobra, lecimy. Kogo wy tu macie? Okulity okultystów, kościanego pomiata. Z nimi walczyliśmy ostatnio. Nie, to jest jakiś nowy żołdak. Ale... A nie jakiś mocny, tego się boję. Patrzcie, unik 13. Sporo. No dobra. Nałóżmy na niego truciznę. Odporność? Hello? Dobra, zaatakujmy paru naraz i sprawdźmy... O, ale weszło. Ty mi wylecz tego. No i słuchajcie.
Nie możesz zatkować tego z tyłu. No nie możesz. Ja się go strasznie boję, bo jeżeli dobrze pamiętam, to on ma jakieś przepotężne ataki. No dobra. Może po prostu spróbujmy zaatakować tego bliżej? Uff, weszło. O, widzicie? Po walce. O, patrzcie. Widzicie? Dostała stresu przez jego atak. Stres działa tak, że jeżeli dojdzie, mówiłem wam, do wyższego poziomu, to osłabia nam bohatera, a czasami nawet go zabija. Miejmy nadzieję, że tym razem tak się nie wydarzy. Ale weszło, dobra. Masz coś z leczeniem? Nie ma niestety. Ale to powinno truchła zabić. O, właśnie. I teraz... to powinno zabić tylko, tak? Nie zabiło cię? Ty mendo. Nie. Nie. Jeszcze mu obrażenie zadało. Dobra. Przynajmniej mało. Co my tutaj mamy? Widzę, że gra nam daje całkiem niezły loot. Dobra. Chyba tutaj nie będzie żadnej walki, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba, że się zaraz zdziwię. O, całe szczęście nie było. Ruszajmy tutaj, bo tutaj widzę skarby. Skarby lubię. Teraz będzie walka, tak? Światło 91. Przyłączmy się na Reynolda. Może jakieś bonusy z tego powodu dostanie. I sprawdźmy, z kim mam się bić. Jakiś nowy! Patrzcie! Okultysta, awanturnik. Zacznijmy może od... rozpryskowego. O, weszło nawet, słuchajcie. Może na razie spróbuję zabić tego, bo on wydaje się groźny. Patrzcie, ma takie ostrza na rękach. Złamitowałem go, no. Ale weszło. Powiem wam, że teraz tak super idzie. Nie wiem, może to pierwsza walka, ale po prostu mega. Teraz tak. Co my mamy dalej? Pułapkę, o. Ten nam się przyda. Jak jest pułapka, to ten nam się na pewno przyda. Użyję pochodni, bo może to da jakieś bonusy, wiecie, do otwierania czy czegoś takiego. I... o, no, 90% to jednak sporo. Przeszkoda i bitwa w sali ze skarbem. O, to jest ostatnia sala, to może będzie coś fajnego, słuchajcie. Dobra, ostatnia sala. O nie, o nie. Nie lubię go. Dobra, ale kogo my tu mamy? Kusznika, dworzanina, tego starego i coś znowu nowego zabiję. Nie. Ogłuszmy tą dwójkę. Dobra, weszło ogłuszenie, nic nam nie zrobią. Może tego byśmy zabili? 1 HP mu został, widzicie to? Nie. Jeszcze... przecież ona zaraz zdechnie. Zabijmy tego typa. Został mu 1 HP. Ta gra jest niepoważna. Weźmy, zabijmy może tego. Co to dało? O, ogłuszenie jeszcze tak fajnie. Dobra. On nie powinien być nic w stanie zrobić z pierwszego miejsca. Bo tutaj, jak widzicie, umiejętności są przypisane do miejsc. Więc może jakimś cudem nic się nie stanie. Ale i tak musimy zabić tego tu. I jakby tak potrójne weszło. O, pięknie, widzicie to? I zabił ty. 450 kasy dostaliśmy. Całkiem nieźle. Nie, nie, nie. Ja z tej przygody jeszcze nie wracam. Patrzcie, jakie mam dużo rzeczy. Dobra, dwie pochodnie, trochę prowiantu. Ale skrzynia. Od niech opruch ją otwiera. On ma mało stresu. I... mogło być lepiej. Sumując, dostaliśmy 5700. Całkiem nieźle. Sprawdźmy, jak tam nasi bohaterowie. Plus 15 obrażeń, nieźle. Minus 20 do obrażeń od stresu, nieźle. I nienawiść do plugawych, też całkiem nieźle. Z tego, co widzę, to odblokowaliśmy oberży i opactwo. Sprawdźmy, co to jest opactwo. Z tego, co widzę, opactwo obniża nam stresu bohaterów, tak, bo on zostaje, nie? I oberża również
Także odblokowaliśmy dwa nowe budynki. Wbiliśmy poziom do naszych postaci. Taka informacja na koniec. Jak ktoś będzie mi pisał komentarze pod filmami, to będę bohaterów nazywał od was. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że gra wam się podoba. Będę robił na pewno z niej serię. I do zobaczenia. Tak, już niedługo się wybierzemy. A zatem trzymajcie się. Hej, hej. Do następnego.